Dzień dobry, spotykamy się w kolejnym spotkaniu w cyklu Religia w dialogu, co nas łączy, co nas różni. Międzywyznaniowe rozmowy w Centrum Dialogu, które rozpoczęliśmy w ubiegłym roku, miały być na żywo, z konieczności są cały czas internetowo. Rozmawialiśmy o grzechu, o śmierci, o Mesjaszu. Ostatnio było spotkanie o świętach wielkanocnych, świętach Paschy. Kwiecień jest takim bardzo, w tym roku przypadają właściwie wszystkie święta trzech religii monoteistycznych, akurat w kwietniu. I dziś będziemy rozmawiać o Ramadanie. Jest ze mną pani doktor Blanka Rogowska, orientalistka, zajmująca się od wielu lat światem islamu, także członkini zarządu oddziału Ligi Muzułmańskiej w RP, oddziału łódzkiego. Pani Blanko, chciałabym najpierw, żebyśmy spróbowali powiedzieć tak, jak chrześcijan w Polsce jest bardzo dużo, i katolicy, i protestanci, i prawosławni, kiedy rozmawiamy na temat chrześcijaństwa, czy także judaizmu. Są to tematy nieco bliższe, bardziej znane i częściej o nich się mówi. O islamie stosunkowo niewiele wiemy. Za chwilkę, za kilka dni rozpocznie się Ramadan. Ale chciałabym poprosić, żeby pani powiedziała, ilu jest wyznawców islamu na świecie, jak to wygląda ile osób będzie świętowało Ramadan właśnie w kwietniu? Słuchajcie, no prawie co czwarta osoba na świecie. Więc to z naszej perspektywy, tak, to jest religia tutaj w Polsce, która jest nieznana i taka tajemnicza i w ogóle nic o niej nie wiadomo, ale jak wielokrotnie mówiłam, słuchajcie, to jest religia, która oblała tak naprawdę wszystkie kontynenty dzisiaj na świecie, a jeżeli patrzymy tak historycznie, nie mówimy o tych nowych migrantach w tym nowym rozumieniu, no to jest religia, która w 100 lat tak naprawdę od objawienia tego pierwszego, które rozumiemy za to objawienie historycznie, które rozpoczęło islam, to była religia, która z małej religii na pustyni rozlała się na trzy kontynenty w 100 lat, tak? Więc dzisiaj szacuje się, bo to są szacunki, nie mamy takich bardzo dokładnych liczb na temat tego, ile osób jaką religię na świecie wyznaje i całe szczęście, bo mieliśmy kiedyś takie spisy ludzi, ich wyznania i tego, skąd pochodzą, to się niedobrze skończyło, ale te szacunki, Mieliśmy, które mamy. cały czas jest, także. Te szacunki, które mamy dzisiaj, jeżeli chodzi o cały świat, to jest 1,8 miliarda ludzi na świecie, którzy wyznają islam. To są wszystkie kontynenty, a kraje, w których tak bywa, że islam jest większością, to są i kraje europejskie, to mam na myśli Bałkany i Azja bardzo daleka i Bliski Wschód i Afryka i Zachodnia i Wschodnia. Wbrew pozorom, bo tak się niektórym wydaje, że to głównie Arabowie są muzułmanami, absolutnie nie, bo tak nam się wydaje, że tam mieszka najwięcej muzułmanów, ale pamiętajmy o tym, że na Bliskim Wschodzie i w północnej Afryce bardzo duża część tych terytorium, tych krajów to jest pustynia i tam nikt nie mieszka tak naprawdę, a tylko 18-20% wszystkich muzułmanów na świecie to są Arabowie. Więc wbrew pozorom to nie jest tak, że to jest arabskie święto, absolutnie nie. Co do Polski, tutaj bardzo są różne te szacunki, bo w Polsce też nie ma czegoś takiego jak spisu muzułmanów. Bardzo nie ma żadnej jakby takiej organizacji związku wyznaniowego muzułmańskiego w Polsce, w którym byłaby obowiązkowa rejestracja. Takich rejestrów nie ma. W Polsce jest też taki problem, że ta liczba muzułmanów jest bardzo płynna, dlatego że duża część z nich to są uchodźcy lub imigranci, którzy tutaj są czasowo, albo są to studenci, tak? Którzy wyjeżdżają, a potem, którzy tu przyjeżdżają, zdobywają edukację, potem wyjeżdżają. Jak bardzo jest płynna ta liczba, na przykład świadczy to, kiedy Polska, słuchajcie, podczas wojen czeczeńskich przyjęła około 80 tysięcy Czeczenów, tak? Czyli ludzi wiary muzułmańskiej, i wszyscy prawie ci ludzie pojechali dalej na zachód
szacuje się, że dzisiaj mieszka kilka tysięcy Czeczenów tylko w Polsce i z tej imigracji zostało może 3-4, więc bardzo mało. Natomiast szacuje się, że dzisiaj w Polsce mieszka 30-40 tysięcy muzułmanów, czyli to jest bardzo mała mniejszość, bo mieszkamy jednak w kraju, który no jest duży, ma dużą gęstość zaludnienia, więc to jest malutka mniejszość. Ale od kiedy się datuje właśnie, od kiedy są muzułmanie w Polsce? To jest ta tradycja, tak jakby się sięgająca wieków średnich, można powiedzieć. No tak, bo mamy tutaj na myśli, pewnie ty masz na myśli tutaj tą emigrację tatarską po prostu do Polski, czyli XIV, XV, XVI wiek. Natomiast to nie były nigdy bardzo duże jakieś grupy, chociaż oczywiście szacowało się, że kilkanaście tysięcy Tatarów mieszkało na ziemiach polskich. Natomiast pomijając tą mniejszość tatarską, która jest bardzo ważna, dlatego że ona się wkomponowała przez wieki w ten kolor Polski, jednak dzisiaj niestety przez to, że jest Tatarów mało, to przez wielu jest widziane jako taki, nie wiem jak to powiedzieć nawet, taki barwny po prostu akcent naszej historii, że kiedyś to byliśmy wielokulturowi i tak było pięknie, a dzisiaj to jest skansen. Więc dzisiaj jednak o wiele większość w tej mniejszości stanowią ci muzułmanie z tej nowej fali emigracji z XX wieku, czyli od lat 60., potem w większym nasileniu w 80., 90. latach. Trzonem tej emigracji są studenci z krajów muzułmańskich, głównie z arabskich, ale też trochę z afrykańskich, mam na myśli tą zachodnią Afrykę raczej. I to są tacy ludzie, którzy postanowili w Polsce zostać, założyć tutaj rodziny i dzisiaj już możemy mówić nawet o trzecim pokoleniu tych ludzi. A jak to jest w Łodzi? Czy no, w Łodzi też tradycyjnie nie mówisz o studentach, tak? Tutaj była też szkoła języka polskiego, mówiło się, że wszyscy ci, którzy przyjeżdżali do Polski na studia, jest nadal. I nadal oczywiście jest, tak. Jaka jest społeczność muzułmańska w Łodzi? Nie mamy szacunków, żadnych absolutnie. Żadnych absolutnie. My szacujemy, że pewnie jest kilka tysięcy w Łodzi i okolicach, ale to jest bardzo trudne do oszacowania, ale mogę ci powiedzieć, Asiu, że my w Łodzi mamy tak naprawdę w tym momencie dwie sale modlitw. Jedna sala modlitw jest w akademiku przy ulicy Matejki i tam modlą się... Tak, tak, to jest ten akademik, który jest dedykowany głównie obcokrajowcom i to nie jest duży pokój, ale tam też studenci się modlą i druga sala modlitw jest, którą się opiekuje Liga Muzułmańska, jest przy ulicy Pawianickiej i tam mieści się może 200 osób, może 100 by się zmieściło, nie więcej. I chcę ci powiedzieć, że my się nie mieścimy w tych dwóch salach, czyli kiedy jest piątek, ja nie mówię o koronawirusie, bo od roku meczety są w Polsce zamknięte, przynajmniej te wszystkie, którymi się opiekuje Liga Muzułmańska, o tym mogę mówić, ale to jest największa organizacja muzułmańska w Polsce, więc zdecydowana większość meczetów jest zamknięta, ale poza koronawirusem my się tam w piątki czasami nie mieścimy, a kiedy przychodzą święta, to już naprawdę się nie mieścimy. Jak się modlisz, to nie dotkniesz czołem podłogi, nie ma takiej opcji. Poza tym funkcjonuje również sala modlitw w okolicy Żgowa, która jest dedykowana i założona stricte przez mniejszość turecką. I to by było na tyle. Oczywiście trudno mówić o liczbie tych wszystkich muzułmanów, szacując to, kto przychodzi do meczetu, no bo to tak jak z kościołami jest, że zawsze jest tak, że wszyscy przychodzą, dlatego wszystkie kobiety nie mają obowiązku. W Ramadanie się wydaje, że jest więcej tych wiernych w meczetach. My na to mówimy tak zwanych Ramadan Muslim, czyli ci muzułmanie, którzy niekoniecznie żyją tak super, bardzo dokładnie według tych zasad, które islam nakazuje, natomiast jak jest Ramadan, to nagle się modlą 5 razy dziennie, chodzą do meczetu. Nie należy się śmiać z tego, bo wiele razy się tak zdarza, że Ramadan właśnie jest taką szansą na odnowienie siebie, na jakieś takie uporządkowanie tej swojej wiary i wartości, tego, kim człowiek jest. Więc my się nie śmiejemy absolutnie z takich osób. Natomiast no tak, bardzo trudno jest ich policzyć. Jest takie troszeczkę, można powiedzieć, mini zagłębie muzułmańskie w okolicy właśnie Tuszyna pod Łodzią,
dlatego że bardzo, tak, dlatego że bardzo wielu Turków, też osób z Bośni, z Serbii, zajmuje się tam troszeczkę sprzedażą w centrum handlowym, tak, troszeczkę są hurtownikami, jeżeli chodzi właśnie o materiały, zazwyczaj właśnie sprowadzane z Turcji, natomiast ciągle są to szacunki, według nas jest kilka tysięcy. Czy mogłabyś powiedzieć, jaki jest ten kalendarz muzułmański w roku, te najważniejsze momenty? Chciałabym, żebyśmy na końcu doszły do Ramadanu, który, ale rzeczywiście, kiedy się spotykacie, kiedy jest naprawdę taki moment, który jest ważny dla muzułmanów? Muzułmanie inaczej niż chrześcijanie posługują się kalendarzem księżycowym, dlatego on się przesuwa, więc nie powiem ci kiedy to jest według waszego kalendarza, bo o to chodzi, tak, bo na przykład Ramadan tak, on w tym momencie cofa się. Ja pamiętam takie Ramadany, które parę lat temu wypadały nam w lipcu i sierpniu i wtedy w Polsce, ponieważ jak wiecie, pewnie pości się od wschodu do zachodu i w Polsce w sierpniu, no to zachód słońca jest na przykład o 21:40, a wschód już o 2 w nocy, więc tutaj w Polsce muzułmanie czasami nawet 18 godzin pościli. W tym momencie jest o wiele lepiej. Ramadan zaczyna się tam 13 kwietnia. W Polsce został ogłoszony przez Ligę Muzułmańską. Nie wiem, czy inne organizacje też już ogłosiły, bo o tym powiem później. Właśnie, ogłaszę, są różnice. Są różnice i bywa tak, że niektóre szkoły już zaczynają pościć, niektóre dzień później, to jakby inna sprawa. No i najważniejszym świętem muzułmańskim jest Al-Adha. To jest święto, które jest później niż Ramadan, tak? Jest później niż Ramadan i to jest najważniejsze święto na pamiątkę tego, kiedy Ibrahim miał zabić swojego syna. Znacie tą historię na pewno również z Biblii. I to jest tak zwane święto ofiarowania. A drugie święto pod względem ważności, święto Eid al-Fitr, to jest święto, które kończy Ramadan. I to jest jakby takie drugie pod względem ważności. Natomiast Ramadan jest niezwykle ważny, nawet jeżeli nie jest w stricte definicji święta zawarty, bo to jest cały miesiąc bardzo, bardzo szczególnego czasu, szczególnego i duchowo, i kulturowo, i wytłumaczenie tego, dlaczego jest szczególne, nie jest jedno, jest co najmniej kilka. No właśnie, jakie jest znaczenie Ramadanu dla muzułmanina, dla religijnego muzułmanina? Bardzo wiele jest tych znaczeń, ale zacznijmy od tego, że w ogóle Ramadan to jest określenie nazwy miesiąca w kalendarzu muzułmańskim, bo nawet w krajach arabskich funkcjonuje kalendarz ten muzułmański właśnie z tymi koranicznymi w ogóle nazwami miesięcy, ale też bardzo często funkcjonuje ten kalendarz gregoriański po to, żebyśmy się mogli synchronizować, więc nawet w języku arabskim są osobne nazwy na te miesiące z kalendarza muzułmańskiego i te z kalendarza gregoriańskiego. A Ramadan sam w sobie właśnie oznacza 9 miesiąc kalendarza księżycowego. No i muzułmanie wierzą, że to właśnie wtedy, kiedy był Ramadan, po raz pierwszy anioł Dżibril, przez katolików, przez chrześcijan w Polsce nazywany Gabrielem, to ten sam, nawiedził proroka Muhammeda, pokój z nim, i po raz pierwszy zaczął mu zsyłać Koran, dlatego że wiara muzułmańska oparta jest właśnie na takiej księdze, która się nazywa Koran, a historia tej księgi jest taka, że co pewien czas anioł Dżibril odwiedzał Muhammeda i recytował mu kolejne wersy Koranu i właśnie pierwsze objawienie miało mieć miejsce w Ramadan. Co ciekawe, podobno w różnych momentach oczywiście roku te objawienia potem miały miejsce, ale zawsze anioł miał wracać do proroka właśnie w Ramadan i powtarzać mu wszystko to, co zostało wcześniej zesłane, żeby sprawdzić, czy on na pewno zapamiętał. Więc tak jak bardzo często nie muzułmanom się kojarzy ten miesiąc, że to jest miesiąc postu, tak, to jest miesiąc postu, ale przede wszystkim to jest miesiąc Koranu. I my bardzo celebrujemy ten Koran i bardzo go staramy się docenić i przypomnieć sobie w tym miesiącu. I w meczetach na całym świecie jest taka tradycja, ponownie w Polsce tak nie będzie, ale jest taka tradycja, że co noc muzułmanie przychodzą do meczetu
i tam czytają Koran, to znaczy jakby razem, tak, jakby recytują Koran i w pierwszą jakby noc Ramadanu czytana jest tam pierwsza sura Koranu i potem w rozdział jak gdyby i w kolejne noce jakby kolejne rozdziały i kiedy przychodzi koniec Ramadanu, to my mamy cały Koran przeczytany, więc co roku go obowiązkowo czytamy na nowo. A poza tym właśnie w Koranie jest przekazany post muzułmanom, którzy są świadkami tego, że ciągle żyją i mamy Ramadan, został ogłoszony, muszą pościć. Post jest obowiązkowy, jest jednym z pięciu filarów islamu, tak? Ponieważ w islamie mamy różne nakazy, zakazy, ale one nie mają takiego jakby samego, takiej samej wartości. Są rzeczy, które powinniśmy robić, ale niekoniecznie musimy. Jeżeli chodzi o post w Ramadanie, to on jest nakazany i jest bardzo ważny, jest jednym z pięciu filarów islamu, choć rzeczywiście są od tego wyjątki, bo tak jak bardzo często mnie pytają nie muzułmanie, czy naprawdę musisz, czy to jest taki obowiązek, to ja chcę powiedzieć, że my bardzo często traktujemy to, że możemy pościć w Ramadanie jako przywilej, dlatego że są muzułmanie, którzy nie mogą pościć, a chcieliby. Bo z postu zwolnione są osoby chore, i teraz w zależności od tego, czy to jest choroba przewlekła, czy nie, to różne są zasady do takich osób stosowane, bo jeżeli po prostu ktoś zachoruje w Ramadanie, nie wiem, ma przeziębienie, coś się stało, odpukać, no to wtedy przestaje pościć te dni, które się źle czuje, musi przyjąć leki albo po prostu jest osłabiony. Natomiast do kolejnego Ramadanu w ciągu roku musi te dni odrobić, czyli wybrać sobie dowolne dni i odrobić. Natomiast jeżeli jest to... To jest choroba... w ogóle ewenement w islamie, tak? Że można odrobić post. Odrabiamy po prostu innego dnia, bo tego nie mogliśmy. Natomiast może być taka sytuacja, że muzułmanin jest przewlekle chory, na przykład, nie wiem, jest cukrzykiem, bierze psychotropy, ma epilepsję, no i po prostu nie ma takiej opcji, żeby pościł. I wtedy za każdy dzień postu, który ominął, czyli w takim przypadku za cały miesiąc, powinien każdego tego dnia nakarmić jakąś osobę, której nie stać na przyzwoity posiłek. Zwolniona... Bo nakarmić, jednocześnie post, tak? Bo myślę, że osobom, które po raz pierwszy stykają się z tym tematem, warto tak naprawdę powiedzieć, czyli co to znaczy pościć i kiedy pościmy i co to znaczy jeszcze pościmy, czyli nie jemy nic, nie pijemy nic, nie przyjmujemy leków, tak? Ale jednak jedzą muzułmanie wieczorami. To nie tak, że nie jemy cały miesiąc. To może ja powiem, na czym polega post, a potem wrócę do tego, kto jest zwolniony, bo to nie jest koniec listy, tego, kto jest zwolniony. Post oznacza to, że od modlitwy porannej, która jest chwilę przed wschodem słońca, do modlitwy wieczornej, czyli która jest chwilkę przed tym, jak nam się słońce schowa, nie jemy, nie pijemy, nie przyjmujemy leków, również dożylnie, również, nie wiem, kroplówki nie możemy tak przyjąć, nie palimy tytoniu, w ogóle niczego nie palimy, nie tylko tytoniu i powstrzymujemy się od kontaktów seksualnych również z własnymi małżonkami. Ale to nie tak, że przez cały miesiąc tego nie robimy, bo robimy to właśnie w tym momencie od modlitwy wieczornej do wschodu słońca. I bardzo ten posiłek, który się je po złamaniu postu, po modlitwie wieczornej, nazywa się w takiej terminologii muzułmańskiej, czy w języku arabskim suhur, ale jemy również obowiązkowe śniadanie, to znaczy, że należy obudzić się na tą modlitwę poranną, nawet przed nią, jeszcze z pół godziny co najmniej, i zjeść śniadanie, nawet jeżeli wypada modlitwa poranna o drugiej w nocy, tak jak było w sierpniu w Polsce, to się wstaje, je się śniadanie, które jest obowiązkowe. Wracając do tego, kto jest zwolniony. Właśnie mówiłam przed chwilą, że leki też jakby łamią post, dlatego osoby chore są zwolnione z tego postu, czy takie, które, nie wiem, na przykład mają jakieś problemy, takie natury, no problemy z odżywianiem i muszą, tak, jeść te regularne posiłki. Nie poszczą również kobiety w momencie menstruacji, nie poszczą kobiety, które krwawią po porodzie, nie poszczą, nie muszą, ale mogą, ale nie muszą pościć kobiety w ciąży i kobiety karmiące piersią, nie poszczą dzieci i nie poszczą osoby starsze. Dzieci zasada, do jakiego wieku? Dzieci do jakiego nie, wieku? Nie jest to ustalone. Znaczy nie ma powiedziane nigdzie ani w hadisach, ani w Koranie, że jest jakiś wiek magiczny, po którym musi dziecko
pościć, jest powiedziane, że dopóki tak naprawdę dorasta, dojrzewa, kształtuje się jego organizm. Ale chcę Wam powiedzieć, nie przerażajcie się, to nie jest tak, że my głodzimy nasze dzieci, bo nasze dzieci raczej, one chcą robić to, co robią dorośli, więc one same się wybywają do tego, żeby to robić i zazwyczaj to jest tak, że kiedy mamy takiego jakiegoś, nie wiem, młodszego nastolatka albo dziecko, to się na przykład umawiamy, że jego post będzie polegał na tym, że ono nie będzie jadło słodyczy po prostu, albo tam, nie wiem, fast foodów, albo chrupków. Potem, kiedy dziecko jest starsze, to się tak próbuje na przykład, żeby, nie wiem, do obiadu nie jadło. Ale zazwyczaj jest tak, że dzieci się upierają i bardzo chcą, bo chcą być takie jak dorośli i chcą brać udział w tym, co czują, że jest ważne. No właśnie, ta ważność. Dlaczego to jest ważne dla muzułmanina? Dlaczego jest ważne, aby pościć? Dlaczego jest ważne, aby przestrzegać Ramadanu? Tak jak powiedziałam na początku, historyczne jakby znaczenie tak tego miesiąca, że to jest taki szczególny miesiąc, bo od wtedy tak naprawdę mamy tą misję proroczą proroka Muhammada, pokój z nim, ale tak naprawdę jest jeszcze bardzo wiele znaczeń albo właściwości tego postu, czy tego przykazania postu, które odnajdujemy i w Koranie, i w hadisach. Hadisy to są takie opowieści o tym, co prorok robił, co mówił, jakie podejmował decyzje moralne. I jednym z takich właściwości jest na przykład to, żeby muzułmanie byli bardziej miłosierni, bardziej empatyczni, dlatego że kiedy my nie jemy cały dzień, no to nawet jak jesteśmy bogaci i mamy pełną lodówkę, no to tak naprawdę doświadczamy tego głodu, którego byśmy być może nie doświadczyli nigdy indziej. I chcę Wam powiedzieć, że jest hadis, który mówi o tym, że najlepsza jałmużna to jest jałmużna dawana właśnie w czasie Ramadanu. I my, to nie jest tak, że nie jemy godzinę, dwie, mimo tego, że nam burczy w brzuchu, tylko nie jemy kilkanaście godzin, więc jesteśmy w stanie doświadczyć takiego głodu, że no, stajemy się bardziej, powinno tak być oczywiście, nie mówię, że tak jest zawsze, powinniśmy się stać bardziej no, wrażliwi na tych ludzi, którym po prostu brakuje, nie wiem, środków do życia, brakuje jedzenia i tak dalej. Ramadan to jest taki czas samodyscypliny, takiego treningu samodyscypliny, niesamowitego, dlatego że poza tym, że my nie możemy jeść, pić, palić, to jest też przekazane oczywiście, żeby w ogóle nie popełniać innych grzechów i nie marnować energii na pustą ganianinę, na obgadywanie ludzi, na gniew, na kłócenie się, nie wolno się kłócić. Jeżeli ktoś zacznie się ze mną kłócić w Ramadan, to jest hadis, który radzi mi, że jak ktoś zaczyna, to mam mu powiedzieć poszczę i odejść. Więc nie należy na to tracić energii. No i teraz o co chodzi z tym treningiem? Nie ma nic złego w szklance wody. Nam ta szklanka wody jest zabroniona podczas tego miesiąca. I teraz tak, jeżeli ja jestem w stanie, powstrzymać się od szklanki wody, w której nie ma nic złego, no to tym łatwiej będzie mi po takim treningu powstrzymać się od grzechu, który jest realny już, tak? Skoro byłam w stanie się od tak prostej rzeczy, chociaż fundamentalnej, jak gdyby powstrzymać. Więc jest to trening charakteru i jest to taki czas, kiedy, jak już mówiłam, nawet ci właśnie Ramadan Muslims zachowują się tak, jak powinni, więc to jest taki czas treningu. Do tego wszystkiego chcę powiedzieć, że łatwiej się wtedy nie grzeszy, słuchajcie, bo ja powiem Wam z własnego doświadczenia, że kiedy poszczę, to nie jest wcale takie ciężkie, jak się wydaje, no ale jednak moje siły i moja energia są w jakiś sposób ograniczone. Ja o tym myślę już od rana, tak, że spokojnie, myślę o tym, co zjeść na śniadanie, żeby mi tej energii starczyło na cały dzień. I kiedy przychodzę do pracy, a problemem tak naprawdę nie jest głód, tylko ewentualnie pragnienie, w moim przypadku brak kawy, bo ja bardzo jestem od kawy uzależniona, więc kiedy przychodzę do pracy, to nie wdaję się nagle w jakieś rozmowy z koleżankami, nie zaczynam obgadywać drugiej koleżanki, wcale nie dlatego, że jestem super dobrym człowiekiem, tylko dlatego, że mi szkoda siły na to. Ja w ogóle wolę sobie usiąść w kącie, być cicho, żebym nie zaspał gardy przypadkiem, robić to, co jest do zrobienia i mi nie przychodzą na myśl takie rzeczy w ogóle, bo szkoda mi energii i czasu, więc to jest faktycznie taki moment, że my się stajemy lepsi i tą naszą siłę moralną w ogóle jesteśmy w stanie super wytrenować. To jest też taki czas, kiedy my sprawdzamy swoją wiarę, bo tak naprawdę, zwłaszcza kiedy mieszkamy w kraju niemuzułmańskim, nawet jak mieszkamy w kraju muzułmańskim, to nikt nas nie rozliczy z tego, czy my jemy, czy nie jemy, bo możemy zjeść coś z samotności, tak?
i nikt tego nie zauważy, nie będzie wypisane na mojej twarzy, że coś zjadłam. Więc to jest taki moment, kiedy sprawdza się samemu to, czy my wierzymy, czy nie wierzymy. I kiedy ktoś mnie pyta o to, czy to jest trudne tak pościć, ja zawsze mówię, że nie jest, naprawdę to nie jest dla mnie trudne. A na przykład bycie na diecie jest dla mnie trudne, słuchajcie, takie diecie, żeby schudnąć po prostu. No, więc najwyraźniej... Ja przyznam szczerze, że kilka lat temu, kiedy po raz pierwszy czytałam więcej na temat Ramadanu, mnie bardzo to zaskoczyło, bo ja myślałam, że rzeczywiście to jest nie jedzenie przez cały dzień, a później w bardzo ograniczone, picie, dla mnie wydaje mi się właśnie picie jest bardzo, bardzo trudne. Każdy prawie z nas w jakimś momencie życia miał jakąś dietę. Ja 6 tygodni najdłużej miałam taką dosyć dużą dietę, ale dietę zdrowotną absolutnie. Także zupełnie nie miała podtekstu duchowego, co myślę, że zupełnie inaczej oczywiście wpływa. Ale chodzi mi o to, że właśnie kiedy uświadomiłam sobie, że jednak wieczorem można, a nawet trzeba, to co powiedziałaś jeszcze do tego, jest konieczne, czy obowiązkowe śniadanie, to mnie strasznie zdziwiło i zaskoczyło. Chciałabym, żebyś też o tym powiedziała, co się je w takim razie, bo nie je się w ciągu dnia, nie pije się, nie ma żadnych używek i tak dalej, ale po zachodzie słońca do świtu można jeść i to całkiem dużo, tak? No można, tylko przypominam Ci przypadek Polski, gdzie my naprawdę pościmy dosyć długo, zwłaszcza latem. I ile jesteś w stanie zjeść przez 3 godziny? Bo masz zamknięty żołądek, to znaczy pościłaś kilkanaście godzin, to nie jest tak, że ty się rzucisz na jedzenie i zjesz wszystko, o co sobie wyobrażałaś cały dzień, bo masz zamknięty żołądek, nie zrobisz tego. Musisz zjeść śniadanie i musisz się jeszcze porządnie napić, więc te parę godzin wcale się tak bardzo mocno nie najesz. Natomiast to nie jest tak, że po zachodzie słońca my powinniśmy się rzucić na jedzenie, chociaż nie tak czasami bywa. I jest to kulturowo uwarunkowane, to znaczy, ponieważ inaczej, w Ramadanie tradycyjnie ludzie spotykają się ze sobą po to, żeby celebrować to złamanie postu, ten szczególny czas. Jest również taki hadis, który mówi o tym, że osoba, nawet niewierząca, która poda jedzenie osobie, która pościła po to, żeby już legalnie ten post złamała, dostanie to samo błogosławieństwo, co ta osoba, która pościła, tak? Więc w ogóle goszczenie ludzi, gotowanie dla nich, dla tych, co poszczą, to w ogóle jest bardzo wielkie błogosławieństwo i tak powinniśmy robić, więc my się uwielbiamy spotykać. Poza tym umówmy się, jeżeli ja czekałam na ten posiłek 18 godzin, czy tam 15 teraz, no to ja chcę celebrować ten moment, więc chcę spotykać się z tymi bliskimi ludźmi. No i co się wtedy dzieje, jak spotkają się, jak mam gości i jak, nie daj Boże, jeszcze jest parę kucharek, no to stoły się uginają. I to jest kulturowe, to nie jest religijne. Nie powinniśmy tak robić, nie powinniśmy tak robić, ale tak się zdarza czasami, zwłaszcza tam w weekendy na przykład. Nie powinniśmy tak robić, bo Ramadan to jest czas właśnie skromności i pościągliwości, natomiast tak się bardzo często wydarza jednak, że i powiem Ci, że wbrew pozorom ja znam osoby, większość osób, które znam, w Ramadanie tyje, a nie chudnie. Pewnie dlatego, że no właśnie, że się więcej ludzi spotykają, je się na noc, potem się idzie spać, to wcale nie jest takie bardzo zdrowe. Powinno się robić tak, że jemy po modlitwie wieczornej, potem idziemy do meczetu na tarawih, czyli na to czytanie Koranu, pijemy, potem nad ranem wstajemy, tak, na to skromne śniadanie i tak powinien wyglądać Ramadan, natomiast no kulturowo to się tak stało, że czasami to jest niestety festiwal jedzenia, przyznaję się. To wróćmy do modlitwy, tak, która ma ogromnie ważne znaczenie dla religijnych muzułmanów, a jednak przecież nie przerywa się pracy, to jest cały czas, kiedy się normalnie pracuje. Chciałabym zapytać, no rozmawiamy o warunkach polskich przede wszystkim, tak? Jak to wygląda? Już wspomniałaś o tym, czyli to są wieczorne modlitwy, tak? Czy kiedy czytany jest ten Koran? W nocy. To znaczy po modlitwie... Tak, kiedy już przerwiemy post, tak? Czyli idealna sytuacja jest taka, że ja w domu, czy tam w meczecie,
przerywam post, zazwyczaj jest nawet przykazane, są takie opowieści religijne, hadisy o tym, że post należy złamać najlepiej mlekiem albo wodą albo daktylem, czyli łamiemy czymś małym na początek, czymś słodkim najlepiej, to nie tak, że od razu zaczynamy jeść tam nie wiadomo co. Powinniśmy pomodlić się, tą modlitwę wieczorną al-Maghrib, potem dopiero usiąść do posiłku. I potem w ogóle byłoby idealnie, żebyśmy poszli do meczetu, właśnie na ten tarawih, czyli czytanie Koranu, wrócili do domu, poszli spać, obudzili się na śniadanie, tak, na chwilę. I wtedy wszystko byłoby w porządku. Natomiast pewnie, no jak wiesz na pewno, to nie tylko tarawih. Tarawih nie jest obowiązkową modlitwą, ale jest taką w Ramadanie wskazaną, tak? I jest jakby z tego dużo korzyści, ale to nie jest obowiązkowe. Obowiązkowych jest tych 5. W sunnizmie, przy izmie, jak zaczną łączyć, to czasami mówi się, że 3 są obowiązkowe, mają takie prawo łączenia. No więc muzułmanie się musi modlić 3 lub 5 razy dziennie, w zależności od odłamu. Jak to wygląda w warunkach polskich? Ten post chcesz pewnie zapytać i ta modlitwa. No bardzo różnie wygląda, to zależy od tego, co my robimy i w jakich firmach pracujemy. Bo ja znam na przykład w Łodzi również takie firmy i to są głównie międzynarodowe korporacje, które zatrudniają bardzo wielu obcokrajowców. Nie będę wymieniać ich nazwy, żeby im nie robić reklamy albo antyreklamy, w zależności od tego, jak kto patrzy na te tematy. I jakby tam nie ma problemu z tym, że ja się pomodlę w pracy. To znaczy wychodzę tam, nie wiem, do pokoju konwersyjnego i po prostu tak się dzieje. A chcę powiedzieć, że jedna z tych firm, którą mam na myśli, to jest firma, gdzie pracuje się na zmiany. Tak, są 3 zmiany, jest też taka zmiana nocna i jest tak, że no bardzo wiele osób właśnie musi złamać ten post w momencie, jak jest w pracy, tak, czyli musi coś zjeść, jak jest w pracy i te firmy o tym wiedzą, bo zatrudniają bardzo dużo muzułmanów i to jest coś takiego, że zamiast na przykład rzucać jabłka na śniadanie tym ludziom z pierwszej zmiany, to właśnie w nocy ustawiają jedzenie czy tam jakieś dodatkowe rzeczy, pozwalają się modlić, wiedzą, że oni będą łamać ten post, więc przesuwają przerwę. Jeżeli chodzi o inne, że tak powiem, miejsca pracy, no to bardzo zależy od tego, jaki jest pracodawca. No bo teoretycznie my w przerwie na pracę możemy robić co chcemy, ale nie zawsze my możemy ustalić, kiedy jest ta przerwa. Różni są pracodawcy. Teraz mamy koronawirus i wiem, że wiele osób się cieszy, bo się może modlić. Może się modlić, natomiast a propos modlitwy jeszcze, chcę ci powiedzieć, że tak jak mówi się o tym, że Ramadan jest lepszy niż jakikolwiek inny czas w roku, tak ten czas w Ramadanie też jest stopniowalny, to znaczy jest taki bardzo szczególny czas, ostatnich 10 nocy tak naprawdę, kiedy w tych 10 ostatnich nocach przypada taki dzień, który się nazywa noc, taka, która się nazywa noc przeznaczenia. I my wierzymy, że właśnie tej nocy było pierwsze objawienie i ta noc jest taka szczególna, dlatego że i w Koranie, gdzie jest cały rozdział poświęcony tej nocy i w hadisach, jest powiedziane, że tej nocy z nieba wstępują aniołowie, którzy wypełniają rozkazy Boga i to jest taka noc, podczas której może się wszystko zmienić, to znaczy nasza modlitwa może zmienić przeznaczenie. To jest bardzo mocna jakby taka właściwość tej nocy, ale my nie wiemy, kiedy ta noc jest. Nie zostało nam powiedziane, my wiemy, że ona jest najprawdopodobniej w ostatnich 10 nocach, najprawdopodobniej nieparzysta, więc na wszelki wypadek trzeba się te 10 ostatnich nocy bardzo modlić. Oczywiście modlimy się o przebaczenie i jest powiedziane o tym, że kto ze szczerą wiarą się modli właśnie w noc przeznaczenia, temu wszystkie grzechy od początku narodzin zostaną anulowane, więc warto. A poza tym sam już ten przykaz, że on może zmienić przeznaczenie, oznacza, że tej nocy gorliwie się modlą wszyscy, którzy za mąż by chcieli wyjść, którzy, nie wiem, czekają na narodziny dziecka. Wszyscy, którzy mają jakieś swoje intencje, to właśnie szukają tej nocy przeznaczenia wśród tych ostatnich 10 dni. No i to jest taki czas, kiedy się właśnie taki indywidualny modlitw znosi, i bardzo taki szczególny, bardzo rozmodlony czas. Mhm. Powiedziałaś już na początku, że ogłoszony już został Ramadan, a jeszcze nie ogłoszony. Gdybyś to chciała powiedzieć, dlaczego jest ogłaszany i co to znaczy tak naprawdę? Mhm. Nie jestem najmocniejsza w tych kalendarzach księżycowych, więc nie wyjaśnię Wam ogólnie, ale tak naprawdę, żeby
stwierdzić, że jest Ramadan, powinien wyjść szejch, popatrzeć w niebo albo wziąć lunetę i zobaczyć konkretny znak na niebie. Tak samo jest z końcem Ramadanu, bo my nie wiemy, ile będziemy dni pościć. Powinniśmy od 29 do 30, ale też trzeba zobaczyć znak na niebie, określoną tam pozycję księżyca, żeby stwierdzić, że ten Ramadan się zakończył lub zaczął. I teraz tak, są różne metody na określanie tego, kiedy się Ramadan zacznie. Niektóre kraje, nawet nie powiedziałabym kraje, organizacje muzułmańskie mają taką metodę, że faktycznie wychodzą, w Mekce tak jest właśnie, że się wychodzi, obserwuje, kiedy ten znak się zobaczy, odpowiednie położenie, to się ogłasza, że tak, mamy Ramadan, albo mamy koniec Ramadanu. Natomiast w takie organizacje, kraje, które nie mają sprzętu na przykład do tego, na przykład w Polsce nie mamy szejcha z lunetą, no to obliczają to na podstawie po prostu obliczeń astronomicznych, tak? Kiedy coś powinno po prostu mieć miejsce i to są obliczenia matematyczne. W ten sposób Liga Muzułmańska na takiej podstawie ogłasza ten Ramadan. To nie jest tak, że są wielkie różnice, ale tak się zdarza, że część świata muzułmańskiego zaczyna dzień później, potem mają święto dzień później. To nie jest fajne, że tak robimy, ale tak jest. Nie jest fajne dlatego, że ja pamiętam, kiedy spędzałam wielokrotnie właśnie Ramadan w Stanach Zjednoczonych, gdzie są ludzie z całego świata, więc są tam muzułmanie, którzy różnych szkół muzułmańskich słuchają, a do tego wszystkiego jest tam, w ogóle w Stanach jest mnóstwo organizacji muzułmańskich, każda sobie ogłasza, a do tego wszystkiego ci ludzie jeszcze mają przywiązanie do kraju, z których przyjechali, i oni są w kropce, oni nie wiedzą, kiedy pościć, i dochodzi do tego, że czasami w jednym domu ojciec już pości, matka już pości, a tam na przykład syn, nie wiem, innego szejcha słucha i on dzień później zaczyna pościć. Więc dochodzi do takich sytuacji. U nas już ogłosiła na pewno Liga Muzułmańska, że 13 kwietnia jest pierwszym dniem, czyli my już o tym będziemy myśleć tak naprawdę w poniedziałek, bo trzeba będzie zjeść lepszą kolację i trzeba będzie napić się dużo wody wieczorem i trzeba będzie wstać w nocy na to śniadanie. Z tego, co kojarzę, chyba Tatarzy również ogłosili już, że ten właśnie 13 jest pierwszym dniem. Szyici chyba jeszcze nic nie ogłosili. Natomiast także Mekka i ta Rada Imamów Europejska też jeszcze chyba nie ogłosiła, tak mi się wydaje. Natomiast w Polsce my już wiemy, że przynajmniej ci, którzy sympatyzują z Ligą Muzułmańską, że puścimy od sporu. Niestety jesteśmy w czasie pandemii i nie podróżujemy albo bardzo niewiele. Niektórzy szczęściarze albo bardzo odważni decydują się na wyjazdy. Ale na pewno warto wiedzieć, że właśnie jest Ramadan przez najbliższe 4 tygodnie, czy tak? Czego nie robić? Co można byłoby powiedzieć osobom, które wybierają się do krajów muzułmańskich, gdzie rzeczywiście nie jest to, tak jak w Polsce, kilkadziesiąt czy kilka tysięcy osób, które świętują jednak w zaciszu domowym, tylko cały kraj, cała sytuacja jest, wszyscy dostrzegają to, są pewne przykazania, nakazy, zakazy, co powinniśmy wiedzieć. To oczywiście się zmienia pewnie z kraju na kraj. Się zmienia z kraju na kraj, ja bym powiedziała nawet, że jakby z rejonu tego kraju na rejon, bo jak pojedziemy, nie wiem, sobie do Hurgady w Egipcie, która jest kurortem turystycznym, jest nastawiona na turystów, to możemy w ogóle nie zauważyć, że jest ten Ramadan. I wcale ostentacyjne picie i jedzenie nie będzie tam jakoś bardzo źle widziane, bo w Hurgadzie mieszkają ludzie, którzy żyją z turystyki, oni poszczą, ale oni będą siedzieć w tej restauracji, czekać na was, bo chcą zarobić pieniądze. Natomiast jeżeli jesteśmy w takim już środowisku stricte muzułmańskim, też w zależności od tego, na ile tam jest religijna ta dzielnica, czy nie jest, to możemy jednak się spodziewać, że nawet nie religijni muzułmanie poszczą, bo jak mówiłam, w Ramadanie nagle wszyscy jesteśmy idealni, więc no wiadomo, nie ostentacyjne picie i jedzenie nie jest najlepsze, czy w ogóle takie zwracanie uwagi na siebie, nie wiem, czy to ciałem negliżowanym, bo muzułmanin się próbuje skupić, być właśnie w swoim best of best, czy palenie tytoniu. Natomiast to nie jest tak, że po prostu jak, nie wiem, my widzimy kogoś, kto je albo pije kawę przy nas, albo pali papierosa, to my wychodzimy z siebie, bo jeżeli by tak było, to by znaczyło, że my nie wierzymy w Boga. Naprawdę, wbrew pozorom, to nie jest takie trudne, jak się ma
wiarę mocną. Natomiast chcę powiedzieć jeszcze jedno z tym obliczaniem tego, ile my powinniśmy pościć, kiedy jesteśmy zwolnieni, bo nie powiedziałam również, że osoba podróżująca jest zwolniona. To w świecie w ogóle nowoczesnym i tym, jak ono się zmienia, bardzo wiele problemów w ogóle powstało, dlatego że zacznijmy od takiego najbardziej podstawowego, kiedy muzułmanie zaczęli migrować, pojawiać się w różnych miejscach na świecie i nagle na przykład pojawili się za kołem podbiegunowym, gdzie na przykład latem mamy dzień polarny, mamy noc polarną, tak? Czyli jest cały czas jasno, czyli oni powinni tak naprawdę cały czas pościć. To nie jest możliwe. To nie jest możliwe, więc trzeba było wydać fatwę i pomyśleć, co z nimi zrobić, tak? Jak uregulować to? Wyobraźmy sobie w dzisiejszych czasach sytuację na przykład muzułmanina, który jest, czy muzułmanki, która jest stewardessą i ona codziennie na przykład przekracza linię zmiany daty i przekracza strefy czasowe i na przykład kiedy startuje, to jest, nie wiem, ranek, a jak ląduje za 12 godzin, też jest ranek po prostu, tak? Albo musiały powstać specjalne fatwy, słuchajcie, dla kosmonautów, dla muzułmanów, co są w kosmosie, co oni mają zrobić, w którym kierunku się mają modlić, jak mają pościć. Więc to jest bardzo ciekawe, my sobie jakoś tam z tym radzimy i z tą nowoczesność, te warunki nowoczesności, tak, przystosowujemy do tych naszych nakazów i zakazów religijnych, ale na pewno, nawet jak ktoś się nie interesuje islamem, ale interesuje się piłką nożną, to zauważy, że niektórzy piłkarze nie piją wody w przerwach i to jest też bardzo ciekawe, bo tak się zdarza czasami, że piłkarze wyjeżdżają gdzieś na jakiś mecz wyjazdowy albo na Mistrzostwa Świata, no i w momencie, kiedy ta ich podróż faktycznie tam trwa, to jest tak powiedziane, że podróż, która nas zwalnia z postu, to tak szkoły muzułmańskie określają, powinna być przynajmniej podróżą powyżej 80 km, albo taką, że jeżeli gdzieś śpimy więcej niż 3 noce, to wtedy już to nie jest podróż, tylko to jest pobyt gdzieś, ale też nie należałoby wyjeżdżać w jakichś bezbożnych celach, to znaczy to, że ja sobie mam ochotę zrobić przerwę od Ramadanu, nie znaczy, że powinnam do Las Vegas jechać, nie wiem, na poker na przykład, nie? No i jeżeli chodzi o piłkarzy, to tak się zdarzało nawet, że piłkarze tam gdzieś jechali, byli dłużej niż 3 noce i były fatwy od Rady Muzułmanów, że jak nie chcą, to mogą potraktować ten czas jako podróż i nie pościć. Natomiast większość piłkarzy, z tego co ja obserwowałam, tych nawet światowej klasy, mamy bardzo przecież wielu piłkarzy w europejskiej, nawet lidze tam z Afryki, z Bliskiego Wschodu, oni pościli. I zawsze pamiętam, że ci ludzie, co się nie interesowali islamem, a nawet na przykład nie lubili go za bardzo, ale się piłką nożną interesowali, to byli pełni podziwu właśnie dla nich, że oni grają i w sumie wcale po nich tak bardzo tego nie widać. Po pierwsze chciałabym, żebyś powiedziała, może nie zadałam takiego pytania, ale chciałabym wrócić do czegoś, bardzo zachwyciła mnie ta tradycja goszczenia czy pomagania, przygotowania posiłku po zachodzie słońca swoim przyjaciołom muzułmanom. Bardzo to jest ładne i takie myślę, że w Polsce, jeśli niektórzy z Państwa mają swoich znajomych, przyjaciół, którzy właśnie poszczą w Ramadan, można byłoby coś przynieść po zachodzie słońca. Co jest, albo może czego nie powinniśmy przynieść, a co byłoby mile widziane? To znaczy, nie ma czegoś takiego jak potrawy tradycyjnie ramadanowe, wspólne dla wszystkich muzułmanów na świecie, poza wodą i daktylem. Poza wodą i daktylem, nawet w tych miejscach świata, gdzie daktyle nie występują, dlatego że prorok właśnie łamał i mówił, że to jest najlepszy sposób, łamał daktylem bardzo często post, no to my wychodzimy z siebie i chodzimy po żabkach i biedronkach i szukamy tych daktyli świeżych w Polsce. No więc jakby oczywiście są regiony, które mają tam swoje tradycyjne jakieś takie potrawy. Są słodycze, zwłaszcza w Afryce Północnej są słodycze, które są zarezerwowane tylko dla Ramadanu właśnie, więc są takie rzeczy, które się w ten sposób robi. Natomiast to, co się je, to bardzo, bardzo, bardzo jest różne i nie ma takiej potrawy ramadanowej, która byłaby klasyczna ramadanowa, więc poradziłabym zorientować się, co się je na przykład w kraju tej osoby, która pości w Polsce, bo może zrobimy jej przyjemność po prostu, znajdując coś, co się jej kojarzy z domem i z tym, co mama w Ramadan dawała. Natomiast czego nie przynosić? No tego, czego muzułmanie nie jedzą, a nie jemy wieprzowiny,
co oznacza również, że nie jemy wszystkich produktów z żelatyną wieprzową. A żelatyna wieprzowa, ci co jedzą, to nie wiedzą, jest w bardzo wielu produktach, nawet w jogurtach, i w słodyczach, i w kremach, i po prostu czytajcie etykiety, jak chcecie ugościć muzułmanina. Muzułmanie też nie jedzą oczywiście krwi, więc wszystkie takie dziwne dania z czerniną też tego nie jemy. Możemy się też spodziewać tego, że muzułmanin odmówi mięsa, które kupimy, nie wiem, na rynku czy w Tesco, bo powie nam, że je tylko i wyłącznie mięso certyfikowane halal. Ale są też tacy muzułmanie, którzy zjedzą takie mięso ze sklepu. To wynika z tego, że no jest jakby, są różne opinie na temat tego, czy wolno jeść to mięso niezabijane w taki sposób rytualnym ubojem. Są głosy, że możemy jeść mięso od Żydów i chrześcijan, zwłaszcza jeżeli jesteśmy w miejscu, gdzie mięso halal jest słabo dostępne, czy nie jest niedostępne. Nie oceniając tego wyboru muzułmanów, czy robią tak, czy tak, to chcę po prostu powiedzieć, że są muzułmanie, którzy nie mają problemu z tym, żeby jeść kurczaka z Tesco, a są tacy, którzy mogą mieć z tym problem, więc należy albo zapytać po prostu i to będzie na pewno nic dziwnego. Ja na przykład bardzo doceniam takie pytanie, bo to znaczy, że, no, że naprawdę zatroszczony jest ten gospodarz o mnie, a żyjemy w takich czasach, że teraz coraz więcej osób nie je w ogóle mięsa, albo jest, nie wiem, weganinem albo wegetarianinem, więc takie pytanie to wcale nie jest coś bardzo dziwnego dzisiaj. To mam takie dwa pytania osobiste. Właśnie, gdybyś miała złamać post, ale już byłabyś powiedzmy po kilku dniach poszczenia i to co sprawiłoby ci największą przyjemność? Po kilku dniach? Woda by mi sprawiła największą przyjemność. Po kilku dniach, no bo codziennie coś jeszcze, ale żeby przenieść na ciebie weekend, przyjaciółka do ciebie przychodzi i ci przynosi. Trudno mi jest teraz na to pytanie odpowiedzieć, ale chcę wam powiedzieć, że zazwyczaj, kiedy na przykład jest upalny dzień, albo mamy taki faktycznie dzień, że dużo pracujemy, to po modlitwie Al-Asr, czyli po południowej modlitwie, my zaczynamy do siebie już pisać i piszemy, no to co dzisiaj jemy. I kiedy człowiek jest głodny, to wymyśla najróżniejsze rzeczy. I najgorsze, co zrobić, można to iść właśnie do sklepu, jak się jest głodnym. Nagle wymyślamy, nie wiem, WZ-kę, której nie jedliśmy od lat, że po prostu mamy ochotę zjeść, więc najlepiej nie pytajcie muzułmanina po południu, bo raz, że mu przypomnicie o jedzeniu, a dwa, że może was zaskoczyć odpowiedź. Nie mam takiej ulubionej rzeczy. W zależności od tego, z kim się spotykam, to te rzeczy się tam zmieniają, bo na pewno ja na przykład w Ramadanie jem tylko i wyłącznie mięso halal i na przykład nie wiem, jem barana, jem kozę, takie mięso, którego się nie je w ciągu roku. Zazwyczaj też to wynika z tego, że spotykam się z muzułmanami, którzy nie są Polakami bardzo, bardzo często. Nie wiem, jak mam na to pytanie odpowiedzieć. Co bym sobie zamówiła? Zapytaj mnie w Ramadan. Okej, dobrze. To jeszcze wróciłabym do takiego ogólnego pytania, bo chciałabym na koniec poprosić Cię o to, czego można życzyć muzułmanom właśnie w przededniu właściwie rozpoczęcia Ramadanu tegorocznego. Ale powiedziałaś też, że jedną z ważnych modlitw są modlitwy o przebaczenie. Czy jest coś, co można byłoby powiedzieć, że jest takim przesłaniem Ramadanu w ogóle? Czy to jest właśnie przede wszystkim myślenie o przebaczeniu, o żałowaniu za grzechy, o zasłużeniu na niego. Co jest najważniejsze w tej duchowym przesłaniu Ramadanu? Najważniejszy jest powrót do Koranu, a Koran zawiera wszystko to, co ty wymieniłaś tak naprawdę przed chwilą. W ostatnich 10 dniach i tym, że my wierzymy, że jest taka noc, że kiedy my naprawdę będziemy pościć i będziemy wierzyć w taki szczery sposób, nie dlatego, że się modlimy, bo nie wiem, ktoś patrzy na mnie, czy ja się modlę, czy nie, tylko jeżeli naprawdę będziemy mieć szczere intencje, to zostanie nam wszystko przebaczone, więc to przebaczenie jest bardzo ważne. I jest taka historia, kiedy jedna z żon proroka do niego przychodzi, Aisha, i pyta go, skoro mamy teraz taki czas z takimi cudownymi nocami, to co jest najlepsze, jakie słowa są najlepsze, abym się mogła pomodlić? I prorok powiedział do niej, żeby zwróciła się do Boga i powiedziała, Boże, Ty kochasz wybaczać, więc wybacz mi. Tak w skrócie brzmiało to zdanie, więc to się wszystko do tego sprowadza. Natomiast to, czego muzułmanom można życzyć, jak się nie jest muzułmaninem,
No to można powiedzieć po arabsku i zrozumie to każdy, nawet nie arabskojęzyczny muzułmanin. Można powiedzieć Ramadan Mubarak albo Ramadan Karim. To będzie oznaczało mniej lub więcej błogosławionego Ramadanu po prostu. Natomiast jeżeli nie składamy w języku arabskim sobie życzeń, składamy w jakimś innym, w jakimś tam kraju, w jakimś swoim narodowym języku, czy my byśmy po prostu chcieli po polsku, bo dla nas to nienaturalnie brzmi, składać po arabsku, to najlepsze życzenia są takie, żeby wszystko, co w ciągu Ramadanu dobrego robimy, żeby zostało zaakceptowane przez Boga i my sobie tego życzymy najbardziej. Czy zechciałabyś życzyć w takim razie muzułmanom na twoje życzenia na Ramadan tegoroczny? Moje życzenia na Ramadan tegoroczne. Chcę powiedzieć, że to jest drugi rok, kiedy my się nie będziemy spotykać. Kiedy bardzo wielu muzułmanów przyjezdnych nie pojedzie do swoich ojczyzn, nie zobaczy swoich rodziców. To jest taki Ramadan, zeszły Ramadan, kiedy była pierwsza fala koronawirusa, byliśmy wszyscy przerażeni. Ja się widziałam dwa razy ze swoimi siostrami w wierze, tylko i wyłącznie dwa razy. Właśnie w związku z tymi obawiami. Wiem o tym, że w tym roku będzie jeszcze gorzej, bo tak naprawdę zakażeń mamy jeszcze więcej i jeżeli mamy, nie wiem, w rodzinie kogoś chorego, przewlekle, czy z chorobą nowotworową, to ja wiem, że te osoby się po prostu nie spotkają, więc dla wielu osób to będzie znowu samotny i smutny Ramadan. Oczywiście jest w tym też pewnie coś dobrego, bo się skupimy może na duchowej sferze bardziej niż na tylko i wyłącznie gotowaniu. Więc ja życzę wszystkim lepszych czasów i życzę, żeby Bóg zaakceptował wszystkie dobre uczynki, które spełnicie podczas Ramadanu i w ogóle, żeby zaakceptował nasz post, naszą jałmużnę, nasze modlitwy. I życzę lepszego czasu, pewnie w przyszłym roku i błogosławionego Ramadanu w tym roku. Tego również życzę i Ramadan. Ramadan Karim. Mubarak. Albo Mubarak. Bardzo dziękuję. Blanka Rogowska, orientalistka i członkini Zarządu Łódzkiego Oddziału Ligi Muzułmańskiej Rzeczpospolitej. Bardzo dziękuję i raz jeszcze dobrego Ramadanu. Dziękuję.